Królowa Elżbieta II, 93 l. Jest najdłużej panującą królową w historii Wielkiej Brytanii. Wszyscy zdają sobie sprawę z jej sędziwego wieku, ale jednak informacja, która wypłynęła z Anglii, zmroziła poddanych i fanów rodziny królewskiej na całym świecie. W mediach pojawiły się wieści, jakoby królowa miała nie żyć. Pałac wydał już w tej sprawie oświadczenie. Rodzina królewska wywołuje spore emocje na całym świecie. Skandale, śluby, ciąże i narodziny dzieci na brytyjskim dworze, to coś, co budzi zainteresowanie. Nikt chyba jednak nie czeka na tę najsmutniejszą wieść, na informację o śmierci królowej. Kilka dni temu w mediach społecznościowych zaczęła krążyć plotka o tragicznym wydarzeniu. Na Twitterze pojawił się post, w którym można było przeczytać, że królowa Elżbieta II zmarła z powodu niewydolności serca. Przypomnijmy, że monarchini zasiada już na tronie od 67 lat. Codziennie zaskakuje dobrą kondycją i żywotnością i okazuje się, że nadal cieszy się dobrym zdrowiem. Informacja o jej śmierci okazała się być na szczęście fałszywa. Głos w tej sprawie zabrał szybko redaktor naczelny portalu Royal Central, który w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze napisał: "Widzę, że nadeszła już ta pora, w której muszę rozwiać plotki o śmierci jej królewskiej mości. Królowa nie umarła, żyje i ma się dobrze. Z niecierpliwością oczekuję na przybycie prezydenta Donalda Trumpa i innych światowych przywódców w pałacu Buckingham we wtorek podczas przyjęcia NATO." Po sprzecznych informacjach pod pałacem zaczęli gromadzić się fotoreporterzy, którzy mieli nadzieję na zobaczenie królowej. W końcu im się to udało, a królowa wyglądała doskonale. Co w przypadku, gdy jednak dojdzie do tej smutnej okoliczności? Wielka Brytania jest na to oczywiście przygotowana i istnieje cały plan związany ze śmiercią królowej. Operacja ta nosi nazwę London Bridge i zawiera w sobie opis wszystkich procedur, jakie zostaną uruchomione tuż po śmierci Elżbiety II. Najpierw poinformowany jest o tym premier, następnie wieść trafia do mediów. Wszystkie programy telewizyjne są przerywane, a dziennikarze ogłaszający informacje w telewizji muszą być ubrani oczywiście na czarno. Następnie nadchodzi czas żałoby narodowej, która potrwa 12 dni i przygotowywany jest pogrzeb państwowy. Dodatkowo w tym dniu zamykana jest giełda i wszystkie banki. Miejmy nadzieję jednak, że ten przykry dzień jeszcze długo nie nastąpi.